W roku 1569 król Polski Zygmunt II August wobec swojej bezdzietności postanowił doprowadzić do zjednoczenia obu rządzonych przez niego państw w jeden organizm państwowy. Mikołaj Radziwiłł Czarny wraz z innymi Radziwiłłami był największym przeciwnikiem ściślejszej Unii, a więc Unii Realnej. Litwinów do ściślejszej współpracy z Polską zmuszał jednak atak Iwana Groźnego na Inflanty. Dążący jednak do Unii Realnej Polacy odmówili Litwie pomocy, wobec czego Litwini zaczęli dostosowywać swoje prawa, by zawrzeć ewentualnie Unię. Obrady Sejmu Koronnego rozpoczęły się 10 stycznia 1569 roku na zamku w Lublinie pod laską sędziwoja Czarnkowskiego. Litwini przedstawili na Sejmie propozycję ponowienia Unii Prywatnej, by Polacy pomogli im z inwazją na Inflantach. Zygmunt II August próbował przekonać Litwinów do zawarcia Unii Realnej, ale posłowie litewscy opuścili Sejm i obrady zawieszono. Polscy zwolennicy Unii Realnej nie dali jednak za wygraną i uchwalono inkorporację Podlasia i ziem ruskich z Litwy do Królestwa Polskiego. Zmusiło to posłów litewskich do powrotu i zgody na zawarcie Unii Realnej.